Cześć wszystkim, jestem Mateusz, a dzisiaj zapraszam Was na film odnośnie budowy mini terrarium. Dzisiaj taki luźniejszy film, bo ja też troszeczkę muszę się zrelaksować, a wiem, że po prostu budowanie zawsze troszeczkę mnie uspokaja, mimo tego, że powiedzmy raczej rośliny, tak zajmowanie się samymi roślinami w większości uspokaja, to ja jak coś buduję, robię, to zawsze wtedy powiedzmy no, troszeczkę się wychilluję. Także mam coś takiego, zamówiłem sobie kiedyś i pomyślałem, że dzisiaj coś sobie w tym zbudujemy. Jest to niby taka właśnie podstawka szklana z pokrywą. Wiem, że to nie jest takie no, idealne na rośliny, dlatego że jeżeli będzie tutaj się woda skraplała na zewnątrz, to znaczy, że to będzie wchodziło właśnie na zewnątrz i mogłaby się ta woda wylewać. Ale zobaczymy w ogóle, jak to się będzie sprawdzać. Dokładnie Wam za chwilę to pokażę, jak to wygląda, jak się przybliżymy. No i tak szczerze, to zobaczcie, że tutaj już mam wszystko przygotowane i inne właśnie do posadzenia. Także mam tutaj cztery roślinki małe. No właśnie, trzy maluszki, no i jeszcze sanguinelle. No i też rzeczy, które chciałbym po prostu tutaj wykorzystać w takim boksie. I tak wszystko Wam później jeszcze dokładnie popokazuję. Ale możecie zobaczyć, co tutaj się znajduje na razie. Dlatego, że jest tutaj między innymi skała wulkaniczna, pumex, lawa wulkaniczna, no i jeszcze takie kawałki skały, które są już normalnie, powiedzmy, sztucznie wytwarzane, ale też będą fajnie wyglądały. Mam troszeczkę również węgla, no i jeszcze samo podłoże. Podłoże to jest typowe podłoże, takie kokosowe, które zazwyczaj stosuję. I z tego wszystkiego dzisiaj sobie coś tam powstanie. Także ja na pewno będę musiał zmienić troszeczkę ustawienie kamery, żeby tutaj było widać dokładnie, co będę robił. I myślę, że sam też przejdę na tamtą stronę, żebyście od frontu widzieli, co tutaj dokładnie się dzieje. Myślę, że to będzie nawet fajne w tym momencie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, co nie? Także już tylko chwilę to pozmieniam i będziemy to fajnie wykonać. Mam nadzieję, że to teraz fajnie wygląda. Także zobaczcie. To jest właśnie tutaj ta pokrywa szklana, o której Wam mówiłem. Ona nachodzi dosłownie na to, co się tutaj znajduje. Na razie sobie ją odstawimy. No i tutaj jakąś aranżację malutką sobie wykonamy. Te jakie rośliny tutaj przyniosłem, to zobaczcie. Tutaj mamy na przykład, tylko proszę, czy wyfokusuje się? Wyfokusuje się. Tak, tutaj mamy między innymi Syngonium Pink Perfection. Proszę, jak ładnie wygląda. I jeżeli chcecie zobaczyć nazwę, żeby sobie przepisać, to tak właśnie ono wygląda. To jest Syngonium Pink Perfection. Cudownie już widać taki różowawy listek. Kolejny, no myślę, jaką się, to jest właśnie jakaś mała sadzonka właśnie, Syngonium Salmon. Tutaj macie nazwę. O! I dosłownie wybierałem jedne z mniejszych sadzonek, jakie mam. Dalej. To coś możecie uwierzyć lub nie, ale ta aglaonema ma już ponad 7 miesięcy, tak jak i pozostałe rośliny. I to jest aglaonema Black Maroon. Jest tutaj nazwa? Jest nazwa. Już proszę. To jest aglaonema Black Maroon. I tak ona wygląda. Ona powinna być ogólnie troszeczkę ciemniejsza niż typowe takie różowe aglaonemy, które u nas występują. Wiadomo, to jest na razie malutkie. Później to rośnie. W miarę wzrostu pewnie te rośliny będzie trzeba tutaj wyciągnąć. No i mam oczywiście widliczkę. Tą taką niebieską. Już wiem, że będę tego pewnie żałował, bo to jest taka roślina love it or hate it, czyli no, albo ją uwielbiamy, albo jej nienawidzimy. Też można by tak powiedzieć. Ona wymaga niesamowicie wysokiej wilgotności. Najlepiej 100%, żeby to było, to wtedy rośnie świetnie u mnie. No ale niestety nie zawsze da się jej taką wilgotność zapewnić. No ale co bym powiedział? No jest fajnie. Fajnie, że jest też niebieska. Ale strasznie szybko rośnie czasami, także nie wiem, czy tego nie będę żałował. Ok. Także to jest już przygotowane, jeżeli chodzi o to, jakie rośliny tutaj będziemy sobie robili. I teraz zastanawiam się, jak to wykonać, co dać na sam dół, co dać na samą górę. Co by tutaj ogólnie zrobić? Dlatego, że na sam dół planowałem dać jakiś minimalny drenaż. Przydałby się mi jakiś drenaż. No i dlatego mam tutaj niby ten pumex. Tylko nie wiem, czy pumex jest idealny. O. Mam pumex.
i oczywiście multum wody, którego z niego wylatuje, ja go płukałam, ale tym się nie będziemy przejmować. Wydaje mi się, że pumek zdam na sam dół, mimo tego, że tutaj mam na przykład lawę wulkaniczną, o, tylko nie wiem, czy ją będzie dobrze widać. O, możliwe, że teraz ją dobrze widać. Wydaje mi się, że ona byłaby nawet trochę lepsza, ale mam jej troszeczkę zbyt mało. No nic, dajemy sobie pumek, tak jak sobie na samym początku założyłam. Zbyt dużo. Zbyt dużo tego pumeksu jest. No ale za chwilę go wyciągnę. Dlatego, że chcę go tam wepchać tutaj pod spód, no bo tam jednak też jest miejsce. Okej. No i teraz sobie resztki tego pumeksu wyciągnę. Teraz zastanawiam się, czy to widać. Tak wydaje mi się, że będzie lepiej. Okej. Powiedzmy, że warstwę drenażową z pumeksu już tutaj mamy. To co dalej bym dał, to na pewno jest troszeczkę węgla aktywnego. Teraz widzicie pewnie tylko moją rękę. Ale troszeczkę węgla aktywnego tutaj nie zaszkodzi, żeby dać na dół. Można by teoretycznie ten węgiel aktywny również dać w samo podłoże, ale na razie zróbmy tak, jak to jest. Co my tutaj dalej mamy? Na pewno coś chcę zrobić też z tą. O, widać? Pięknie widać. Na pewno to też coś z lawą wulkaniczną chcę zrobić, ale teraz zastanawiam się, jak to by dokładnie zrobić. Powiedzmy, że wezmę sobie też tutaj już, przygotuję moje podłoże. Podłoże to właśnie to typowe podłoże, które zawsze używam, czyli zawiera ono w większości tylko. Zawiera ono w większości włókno kokosowe, no i troszeczkę perlitu. To nie jest nic, powiedzmy, wygórowanego, nie wiadomo jak. Także powinno sobie tutaj bez problemu wszystko radzić w tym podłożu. Jakby to teraz zrobić, to podłoże? Dajmy na to, że na razie sobie wezmę minimalnie, przysypę tutaj z boku. Będzie po prostu więcej drenażu. Ok, jak już to mamy, to powiedzmy, że troszeczkę również tego podłoża już tam damy. To jest tak małe, że muszę używać łyżeczki do tego podłoża. No ale zobaczymy, jak to w ogóle tutaj będzie. Tylko, że częściowo to podłoże nie jest wcale aż tak dobrze namoczone, z tego co widzę. Oj, tam wszystko później się posprząta, co nie? Po to można to później wytrzeć, żeby to wszystko później posprzątać. Co my tutaj mamy? Z tego co pamiętam, to te są kawałki bardzo duże, także takich wielkich kawałków to my chyba tutaj nie potrzebujemy, ale tego typu kawałki są już odpowiednie. Ten kawałek też jest zbyt duży, co nie? On by chyba tutaj już na serio zbyt dużo miejsca zajął, tak. Zawsze mogę iść to jeszcze połamać teoretycznie, no bo ten kawałek tutaj by naprawdę fajnie wyglądał, tylko nie wiem, gdzie by później się rośliny zmieściły. Dobrze, że to nie pękło. No bo takie kawałki mniejsze to ja mam tak szczerze tylko 3, no ale zawsze da się coś z tego zrobić. Także więcej podłoża na pewno będzie trzeba jeszcze dać. A ja się zastanowię, czy tego kawałka nie iść jeszcze nie przełamać. No. Dlatego, że ten kawałek byłby stosunkowo fajny. Ale trzeba by go przełamać gdzieś tu. Ok, jakoś to zaczyna wyglądać. Jakoś to mam na myśli dosłownie jakoś. Zobaczymy, co z tym wyjdzie dalej w ogóle. Ale mi się ręce trzęsą.
Nic, powiem wam po prostu, że nawet nie wiem, kiedy ten film ujrzy światło dzienne, jakby tak można w ogóle powiedzieć. Ale no, troszeczkę na zapas akurat ten film nagrywam, jakby coś się miało wydarzyć, albo nie miałbym po prostu czasu na nagranie kolejnego filmu, to ten film właśnie nagrywam między innymi na zapas, no bo jestem w trakcie, można by... Pewnie jak ten film się pojawi, to jestem w trakcie obron. Albo po obronach. Zobaczymy, jak to będzie. Ja tylko mogę wam powiedzieć, że w tym momencie, jak ten film nagrywam, to praca jest już, powiedzmy, w 100% napisana, przepuszczona przez system antyplagiatowy i takie inne duperele. I jest spoko. Na serio. Jest na razie spoko. To co? Toma Graunema, która pewnie nie ma jakiegoś niesamowicie rozbudowanego systemu korzeniowego, damy sobie na sam środek. O. No. Nie ma niesamowicie rozbudowanego systemu korzeniowego. I ją sobie wymyśliłem, że damy sobie na sam środek. Tutaj. Gdzieś o. Będzie trzeba jeszcze kopać. To, co sobie dalej zrobimy, to damy sobie zaraz koło tej aglonemy, to Syngonium Pink Perfection. Tak, to Syngonium Pink Perfection damy sobie zaraz obok aglonemy. No, nie ma najgorszego systemu korzeniowego, muszę wam powiedzieć. Zobaczmy tylko to. To ściągnijmy. No, jest nawet ok. Dobrze. Syngonium Pink Perfection wygląda tak. System korzeniowy nawet spoko. I sobie dajmy to tutaj. Może już mi się podoba, jak to wygląda. Teraz możemy dosypać tutaj. I oczywiście musiałem trącnąć statyw. No ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi wam w oglądaniu przecież. I ostatnie to będzie Syngonium Salmon. Też sobie je wyciągnijmy stąd. Okej. Okay. Wy to widzicie? Bam, bam, bam. Musiało tutaj nieźle po prostu zaciąć hormon wzrostu w korzeni. No zobaczcie. Na to bam, 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 bam. Wielkie. Wielkie korzenicho. No ale to wielkie korzenicho też jakoś tutaj musimy dać. I zrobimy to w ogóle tam z tyłu. Nie wiem, jak ja tam to wcisnę. Ani nie wiem, ile wy teraz widzicie, ale na pewno jakoś to tutaj damy radę zrobić. Nawet ładnie. Dajmy teraz troszeczkę tutaj ziemi. Teraz z tamtej strony też ziemi. Okej, nie wygląda to źle. W ogóle ciekawe, jak to się będzie zachowywało tutaj. No. Jeszcze troszeczkę przypuszczymy tą ziemią tutaj. No mogę wam powiedzieć, że mnie się już podoba to, jak to wygląda. O, ja teraz przejdziemy z tej strony. Nie wiem, jak mnie dobrze było słychać z tamtej. Ale musiałem tam przejść, żeby to zobaczyć. Że zobaczmy. Jest tutaj Syngonium Pink Perfection. Jest nasza aglonema. No i jest Syngonium Salmon. I teraz to, czego ja się później najbardziej obawiam, czyli widliczki. Proszę. Spójrzcie, jaka ona fajna niebieska jest. A jaka ekspansywna.
że już wiem, że będę tego żałował. Ale jak to mówią, lasko się wio, czy jak to jakoś tak to szło. Weźmy ją tutaj jeszcze tak. O, z tej strony dajmy jej troszeczkę. Ciekawe, czy ona się utrzyma później na samym tym. Tutaj tam jej jeszcze minimalnie z przodu. I to, co chciałem zrobić, to jeszcze dać ją tu. Tylko wiadomo, że kamień będzie zbliżony ciągle. Biorąc pod uwagę, jak ona u mnie na ścianach rośnie, to możliwe, że to będzie miało rację bytu. Myślę, że to będzie miało rację bytu, że ona jest tutaj dana. Po prostu zobaczymy, jak to zacznie rosnąć i jak to ładnie spryskam, jak to w ogóle będzie wyglądało. Także ja tutaj uprzątnę i zobaczymy w ogóle, czy to się zamknie teraz. Ale powinno. Tutaj teraz jeszcze tylko korzonek poprawiam. O, tutaj jest jedna widliczka. I jakoś to sobie wygląda. No, cudowne to jest, takie słodziutkie. Także ja tylko to uprzątnę i widzimy się za chwilę. Myślę, że mogę wam już pokazać, jak to wygląda. O, troszeczkę niestety będzie się tutaj odbijać teraz ta lampa. Jakbyśmy ją troszeczkę przestawili. Tylko nie wiem, czy wtedy będziecie widzieć dokładnie, co tutaj się znajduje. Chyba, że troszeczkę podkręcimy jasność. Okej, okay, powiedzmy, że tak. Także zobaczcie, że prawie no na sam styk to zrobiłam. No i jeszcze troszeczkę dodałem tutaj minimalnie tego wulkanicznego, skały wulkanicznej. No, ale fajnie to wygląda teraz. Naprawdę, bardzo mi się podoba to, co tutaj powstało. Mogliście, mam nadzieję, zobaczyć to w pełnej okazałości przed chwilą. Także zobaczymy, jak to w ogóle się będzie sprawowało. Zobaczymy, czy to, co tutaj zrobiłam, będzie dalej żyło. Ale raczej powinno to dalej żyć. Raczej bym się zastanawiał, czy woda, która będzie się skradlała na ściankach, nie będzie później tutaj wyciekała poza to wszystko. To jest na razie, można by powiedzieć, taki mój główny... moja główna obawa tutaj, no. Także zobaczymy, jak to tutaj będzie sobie żyło. Ja na serio jestem bardzo zadowolony z efektu, który tutaj powstał. No i na serio tak jestem już, można powiedzieć, uspokojony troszeczkę. Nie wiem, czy tak można by powiedzieć, no ale... Wiecie, jak to jest, po prostu jak się czeka na coś, czeka się tylko i wyłącznie na oceny, no bo jednak na studiach dalej są oceny, czeka się na recenzję pracy inżynierskiej, no bo potrzebowałem dwie recenzje pracy inżynierskich i od promotora, i od jeszcze kogoś tam innego. No i tak na ostatni dzień po prostu to było załatwiane, dlatego że ta samo zaczęcie pracy badawczej też było nie od razu w marcu, jak się zaczyna semestr, tylko dopiero w kwietniu, bo tak ustaliliśmy, więc to wiadomo było, że praca zostanie skończona już pod sam koniec, no bo też tyle trwają badania, ale no, wszystko jest po prostu, a ile ja to mówię, no w momencie, kiedy dosłownie to się stało dzisiaj, bo dzisiaj był ostatni dzień, a film pewnie wychodzi w przeciągu tygodnia albo dwóch tygodni, także to jest już dawno za mną, można by powiedzieć. Dawno za mną. Także zobaczymy, jak to będzie, ale na serio, ja jestem zadowolony z tego, co tutaj wyszło, z tego mini projekciku.
Jestem tak zadowolony jak z pracy inżynierskiej. Właściwie to powinienem mówić z projektu inżynierskiego. No. Dokładnie to powinienem mówić z projektu inżynierskiego. Wyszło mi 47 stron tylko. Choć koledze wyszło troszeczkę mniej, no ale... Oj tam. A, 47 stron mi tego wyszło. Nie wiem, czy tylko, czy aż. Wiem, że niektórzy pod 300 podchodzili, tylko że no... Jeżeli już projekt inżynierski pod 300 stron podchodzi, to on w ogóle nie... To nie są w ogóle projekty badawcze, tak jak w moim przypadku. Tamte projekty to są bardziej projekty obliczeniowe, projekty symulacyjne, żeby ten... No i nagle 100 stron zajmuje po prostu załącznik do tego projektu odnośnie obliczeń, które wykonywał program, co nie? Także tak też to wygląda, czy różne zestawienia materiałów na przykład. No ale nic. Ja jestem z tego zadowolony. I z projektu, i z tego. Nie wiem, z czego jestem bardziej zadowolony. Pewnie z projektu będę bardziej zadowolony, ale dopiero jak mi przyjdzie oprawiony. Dlatego, że sobie go zamówiłem. Teraz w ogóle nie oddaję się projektu wersji papierowej, tylko wszystko elektronicznie. No. Taka nowoczesna nasza uczelnia. Ale z drugiej strony też jestem zadowolony, także... Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. I teraz chciałam się już pożegnać, a jeszcze nie powiedziałem Wam o jednym pewnie. Dlatego, że za niedługo pewnie będą i dostawy roślin, i będą gdzie rozszerzenia asortymentu o nawozy. Pewnie o tym mówiłem chyba, mam nadzieję. Ja właśnie nie wiem, czy mówiłem Wam, że będę rozszerzał asortyment o nawozy. No to już teraz wiecie, że przynajmniej chcę rozszerzyć. I teraz mam nadzieję, że to się uda, no ale nie powinno nic stanowić przeszkody tutaj. Także mam nadzieję, że rozszerzę asortyment o nawozy. Za niedługo będą dostawy roślin nowe. Ale na samym początku jeszcze, no bo pewnie ten film jest w lipcu już. Mam nadzieję. Ale jeszcze właśnie przed dostawami muszę się odrobić z importami specjalnymi. Także po importach specjalnych już będą dostawy roślin. No. Także dziękuję Wam bardzo mocno za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam Was mocno do subskrybowania tego kanału. Ja się z Wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!